Samochód skanujący zaparkowane samochody właśnie wjechał w ulicę Nożowniczą i sprawdza, czy kierowcy, którzy nim zaparkowali na tej ulicy, mają opłacone bilety parkowania. Po prawej stronie zgromadzone krzesła i stoły. Kubano postawili choinkę. Żańska w kierunku Starego Miasta, zastawiona samochodami. Nadal jeszcze ogródki pozostawione, nieuprzątnięte. No w sumie jest grudzień, do wiosny niedaleko. Oświetlenie świąteczne wystawione na zewnątrz, Elgato. Ja wsadziłam taki nasz grzaniec. Kolejny ogródek na Odrzańskiej, podświetlony. Nastrój świąteczny. Puszczamy mecze Katar 2022. Grzane wino. Wpadnij na grzane wino. I tak wygląda ulica Odrzańska. Po prawej stronie prace remontowe w kościele Świętej Elżbiety. Kamieniczki Jerzy Małgosia po prawej. A tuż za nimi już jest rynek Starego Miasta z jarmarkiem i choinką, która najprawdopodobniej w najbliższych dniach, być może nawet jutro, będzie uroczyście zapalona. Tak wygląda wyjście od strony Odrzańskiej na rynek Starego Miasta we Wrocławiu 2 grudnia 2022. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z wizyty na Jarmarku Dominikańskim 2 grudnia 2022 we Wrocławiu. Dziękuję za uwagę.